HP, a przeciwnik stracił 300 HP, to i tak wyszedłeś na tym trade do przodu, bo on musi palić potki i nie ma sustainu, a Yumi no jest kotem na książce w innej postaci. Promować po mapie, też będzie miał ten 6 level, więc będzie o wiele lepiej złapany promiscue. Ale złapany promiscue i nie wiem, czy on nie będzie tutaj martwy, w międzyczasie jednak Laker wchodzi bardzo, bardzo głęboko, odpalony, Lethal Tempo, trafia ten prawnik projector, ale po prostu upada na bezblada, co jest? Tamasko, jak to się stało, że Laker po prostu oddał swoje życie? Ona, co Yumi pod wieloma względami zaneguje, natomiast nadchodzi również Twitch, więc będziemy mieli potencjalnie walkę 5-5. Rabel odpala Ultimate'a, również odpala go Knight. W międzyczasie Douglas weźmie tego Heralda, ale kłopoty dla Greków, bo cały czas Knight w środku tego teamfightu robi mnóstwo damage'u, jednak przyjął troszkę za dużo na klatę. Douglas jednak upadnie, bo pojawia się Laker i Spray and Pray dostarczy nam tylko jednej eliminacji, bo po prostu zasięgu zabraknie. Miwak idzie po wariant buildu z botkiem, gdy ten pierwszy przedmiot skompletuje, będzie mocniej. Na razie jednak Laker zanurkowany, jest dużo healów, jest dużo sustainu, ale tego po prostu zabrakło. W międzyczasie jednak Golden Toast upada, Rabel cały czas trzyma się przy życiu, z Yumi na plecach, co więcej, wykajtował, upada Douglas, czy padnie ktoś jeszcze? No nie, promiscue, ile będzie w stanie tutaj zrobić, nie ma Ignite'a, ta Yumi w ogóle nie gra w czołach przywoływacza, więc chyba nie ma na co liczyć, ale w międzyczasie Knight pobiera plejty i Aghorok świetnie ograł tego dive'a. Tak, i tutaj Dominant może teleportować na mid, ale pierw musi zrecallować i on dalej zostaje, patrz, on jeszcze zostaje, Golden Toast teraz jeszcze na mida. Świetny flash i promiscue po prostu upadnie, chyba troszkę zbyt łakomie przed startem tak. tego trade'a. I na tym właśnie zależało polskiej formacji. W międzyczasie Laker wchodzi bardzo głęboko w przeciwników, jest tutaj Rabel, jest wykluczenie z tą eliminacją, ale jest również przejęcie ciała i pytanie, czy Rabelowi starczy damage'u we współpracy z Yumi. No tego jest po prostu za dużo i Douglas musi się stąd zabijać. Ailivai wyskoczy stąd, Grand Entrance. Golden Toast, Ailivai cały czas puszują, Dominant próbuje schodzić, Douglas cały czas gankuje i... No, ale w międzyczasie na topie Simivak ma kłopoty, flash dostępny, ultimate dostępny. Pytanie, ile czasu uda mu się kupić? Odpowiedź brzmi zero, bo dostał po prostu czar. Knight nie ma dostępnej teleportacji, ale to Dominant jest kierunkiem ataku. Aghorok tak jakby chciało wymyślić zasadę, najlepszą obroną jest atak. Faktycznie nie da jakby prowadzić, ale tutaj po prostu zabrakło damage'u, albo inaczej, przeciwników było zbyt wielu. Mhm. Ale chyba będziemy w stanie wybronić ten turret. Myślę, że on nie upadnie, bo też zobacz, że Knight schodzi, rzucił tu swoje W i on nie powinien upaść. Tak jest, więc wieża przeżyje, na bocie Simivak radzi sobie całkiem nieźle, Rabel, no cóż, mimo tego, że Laker upada po raz kolejny w tym spotkaniu, to na pewno Trundle korzysta, co więcej, Ailivai cofana Wardzie, nie wiem, czy nie będzie tu w tarapatach, użyte W, użyty Flash, teraz czerwony Smite, będzie trzon, będzie kilka autosów, pytanie, czy damage'u starczy, co więcej, zagrany tutaj Ultimate, ten Trundle jest taki potężny, Douglas również nie wyłapie leśnika Aghorok, to nie pierwszy raz. Toczy się walka, rywale też nie mają dużo połku, więc może liczą na to, że... Crown Shot moment. Może liczą na to, że z tą Shurelią Twitch będzie miał trochę łatwiejszą drogę do repozycjonowania się. Teraz trochę się uspokaja. Widzimy, że była pewna nagonka w górnym lesie, ale w międzyczasie nagonka na Adisa i on chyba będzie tutaj martwy, świetnie wyłapany przez Knighta. 314 sztuk złota trafia do Renektona. W międzyczasie... Już sprawdzili z Wusłejna i Rabel i tak wyjściekuje z Yumi, ale raczej go nie powinni zabić. No, on kasuje poniekąd, Ailivai jest w sporych tarapatach, flaszuje do tego teamfightu. Knight, zobacz jak obity jest w tym momencie Golden Toast. Simivak wchodzi mu na głowę i to jest pierwsza eliminacja. Druga właśnie trafia na konto Lakera. W międzyczasie wyłapany również Dominant. Aghorok dzieli i rządzi ten teamfight. Należy do polskiej formacji. Tylko zobaczmy, ile jeszcze ofiar tutaj znajdziemy, bo Knight z Yumi na plecach będzie gonił i nie odpuści absolutnie tej Ali. Co więcej, pojawia się tutaj Laker i ten Twitch powinien być w stanie zdobyć przeciwnika. Tak jest, obrażeń starczy promiscue i kasuje ten shutdown i Aghorok kompletnie rozbił tutaj rywali. I nie było w tym teamfightie, więc najsłabsza trójka, Anorthosis, biła się właśnie z Rablem i Yumi. Zobacz na te czopy, to jest po prostu masakra. Zgodnie z tym, co prognozowaliśmy, miał być faworytem w tym starciu i faktycznie w tym momencie jawi nam się jako jeden z takich. Chociaż była Pany Knight, ma zegar, ma Ultimate'a, to kupi kilka sekund, ale po tych dymtkach. Tak, nie? Tak, 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 tak mi się wydaje, ale nie pamiętam dokładnej wartości. Nie zmienia to jednak faktu. Aghorok w tym momencie w dobrej pozycji. W dobrej pozycji, by to spotkanie próbować zakończyć. Anorthosis szuka aktywnego zagrania. Będą wchodzić na Knighta. Ten jest jednak super wytrzymały. Ma zonie, czy tak kupi mu czas? Nawet nie zdołał jej użyć, ale Laker rozpędza się gdzieś na tyle. Ailivai już pada, a ten Space Glider Twitch po prostu robi tyle obrażeń, że to niebywałe. Wchodzi na niego Douglas, ale obrażeń po prostu nie ma wystarczająco. A Simivak będzie tutaj gonił. Nie wiem, czy nie idzie zbyt daleko. To był idealnie docięty pod mocno nurkujący komp przeciwnika. Teraz jednakże Simivak wzięty na celownik i po prostu martwy. Sivir przetopiła tego Renektona mimo jego całkiem defensywnych statystyk. W międzyczasie jednak Dominant, tylko jeden stack Ultimate'a. Rabel troszkę go pobojtuje, żeby Laker był w stanie go złapać. Jeżeli Ari się tutaj sprowokuje,
To mogłoby skończyć się świetnie. W międzyczasie Adis wyjeżdża gdzieś na plecach, nadchodzi Ainival i to są kłopoty, bo Laker nie ma klęza, nie ma również tego Mikaela, o którym wspominałem wcześniej. Promiscue, czy on dołączy do Knighta? Tak. Czy obrażeń starczy? Raczej nie, chociaż ten Swain cały czas zadaje, cały czas jest frustrujący. Golden Toast to fatalna pozycja i Sivir jest martwa. Swain pójdzie dalej, będzie gonił, a przecież Yumi na plecach, to jest leczenie, to jest przyspieszenie, to jest również stary Lajka i spójrz na to, on jest zupełnie nie do zatrzymania! Zczarmowany, ale to znaczenia mieć nie ma! Fatalny po... o, Miwak. Fatalnych pomysłów, Miwak jest wyłapany, Laker złapany tym ultimatem odsadziła, nie jest po prostu martwy, ale to druga runda dla Knighta i znowuż ten Swain nie do zatrzymania! Tabasco, spójrz na to! Agorok zupełnie masakruje przeciwników w tym teamfajcie, to będzie nasz Honor! Zawsze chcemy szukać walk wtedy i myślę, że Honor Tozis, jeżeli by kiedyś miał jeszcze szukać jakiegoś teamfightu, to może tutaj? Aczkolwiek na razie engage od Miwaka daje nam wykluczenie na dominancie, ten ma bardzo mało punktów zdrowia, efektywnie nie uczestniczy w tym teamfajcie. W międzyczasie Twitch po prostu pozbędzie się Ailivaya, Douglas starał się cokolwiek zrobić, Knight cały czas tankuje, Yagro po prostu jest zbyt doskalowane. To jest śmierć dla dżunglera Anortozis, to będą niszczone Nexus Towery, chociaż nie skończą. Troszeczkę to utrudnia, jednakże Agorok cały czas stara się w tej bazie tańczyć. Cały czas myślał o tym, że to można by skończyć tu i teraz. Laker, za ile będzie dostępny jego ultimate, to chyba znaczenia nie ma. Po prostu Adis wchodzi, ale nie ma obrażeń. Ta Sejuani jest martwa w ciągu sekund i bez jednego zawodnika będzie jeszcze łatwiej niszczyć te wieże nexusowe. Ravel kupuje nam po prostu dużo przestrzeni. Golden Toast wygnany do bazy, dominant na plecach. On nawet bez ultimate'a. Laker, cóż to była za decyzja? Ale to nie ma znaczenia, Tabasco. Mamy zwycięstwo, na tym EU Masters. Agorok, 1-1.